Dzień dobry. Dziś w studiu gościmy Bartosza Tryka, żołnierza. Mamy dla pana kilka pytań. Dobrze, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Czy ktoś z twojej rodziny był w wojsku? Tak, mój tata był w wojsku i właśnie od mojego taty zaczęła się moja pasja do wojska. Jakie są wojska specjalne w Polsce? Wojska specjalne w Polsce to tak zwany GROM. GROM to skrót od Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego. GROM to trzecia najsilniejsza jednostka specjalna na świecie. Jaka jest najsilniejsza armia świata? Najsilniejsza armia świata to Armia Stanów Zjednoczonych, ponieważ ma najwięcej sprzętu. Jakie są testy w wojsku? W wojsku są testy sprawnościowe oraz psychologiczne. Kiedy żołnierze je przechodzą? Żołnierze przechodzą testy najpierw, kiedy chcą dołączyć do wojska, a potem co roku. Jaki jest najwyższy stopień w wojsku? Najwyższy stopień w wojsku to generał, ale na czas wojny prezydent może pasować jakiegoś generała na marszałka. Jaki jest najniższy stopień w wojsku? Najniższy stopień w wojsku to szeregowy. Jakie jest uzbrojenie żołnierza? Uzbrojenie żołnierza to hełm, mundur, kamizelka kuloodporna, spodnie, pas z kaburą i z bronią zapasową w kaburze, że wysokie buty oraz karabin w rękach. Czy są żołnierze, którzy walczą w lesie? Jeśli tak, to jak nazywają się te oddziały? Tak, są żołnierze, którzy na wojnie walczą w lesie i to są oddziały partyzanckie. Widzę, że ma pan tutaj jakieś rzeczy. Czy nie miałby pan nic przeciwko, żeby je pokazać? Jasne, mogę je pokazać. Tutaj jest medal pamiątkowy za misję z Kosowa. To jest medal, gdzie żołnierze szli 25 km z 25-kilowym obciążeniem. A to jest medal, który dostaje się od ministra obrony narodowej, to jest srebrny medal i dostaje się też książeczkę, gdzie jest podpis ministra. A takie medale dostaje się za różne zasługi. Tutaj jest stopień, taki, który się przyczepia na klatkę piersiową albo na ramię. Tutaj jest stary wzór nieśmiertelnika. Tylko z jednej strony można go odczytać, ponieważ był wybijany. A co to jest ten nieśmiertelnik? Nieśmiertelnik to na przykład, jeśli żołnierze są na wojnie i zginą, to na przykład jak się znajdzie ten nieśmiertelnik, to się informuje jego rodzinę, że zginął i ten nieśmiertelnik się oddaje. A tutaj jest nowy wzór nieśmiertelnika razem z modlitwą. Bo tutaj są różne przepustki. Tutaj jest takie wyłamane, ponieważ tam znajdowały się chipy. W tych chipach, dzięki tym chipom można było wejść na bazę. Jeśli ktoś ukradłby taką kartę z chipem, to mógłby wejść na bazę bez żadnego problemu. To jest taka moneta, taki coin, który dostaje się od dowództwa. A to jest książeczka, w której jest pokazane całe dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w danym województwie. Dziękujemy za przybycie do naszego... Do widzenia. Do widzenia.